Dialog numer 4 pochodzi z zestawu numer 6 z publikacji z e-booka Setka na mówienie. Posłuchajcie, jaka to jest sytuacja, o co chodzi. Zbliża się lato. Chce pan, pani zadbać o kondycję fizyczną i zrzucić kilka kilogramów. Dzwoni pan, pani do klubu fitness, pyta o ofertę i dokonuje zakupu. Mamy tutaj informację, że jest to rozmowa telefoniczna. Ja pracuję w klubie fitness, a wy dzwonicie. Klub fitness, słucham. Dzień dobry. Tak, tak, oczywiście. Mamy następujące typy zajęć. Mamy zajęcia z jogi, mamy tradycyjny aerobik i jeszcze mamy w ofercie zajęcia indywidualne z trenerem. Joga jest we wtorki i czwartki o 18, a aerobik jest w środy i w piątki o 19:15. Te zajęcia trwają 55 minut. Tak, oczywiście, mamy szatnię, mamy prysznic. Te zajęcia, jednorazowe wejście kosztuje 50 zł. Mamy karnety. W karnecie, w zależności od liczby wykupionych zajęć, te zajęcia są tańsze i kosztują 45, 40, 35 zł. Karnet na 4 wejścia kosztuje 45, czyli 90 zł. Przepraszam, 180, tak, tak. Jeśli chodzi o zajęcia indywidualne z trenerem, to w zależności od grafiku konkretnego trenera i znajdzie Pani to na naszej stronie internetowej. Te zajęcia są droższe i też dłużej trwają, to jest 90 minut i takie jedno spotkanie kosztuje 180 zł. Nie, nie, tutaj już nie obowiązują karnety. Już sprawdzam. Przepraszam, na jodze już nie ma wolnych miejsc, mamy tylko wolne miejsca na aerobiku. Świetnie. Wtorki, czwartki, 19:15. Czyli to będzie karnet na 4 wejścia. Zapisuję Panią, rezerwuję miejsce. Proszę jeszcze podać mi swoje imię i nazwisko. Halina. Proszę powtórzyć nazwisko. Czy mogłaby Pani przeliterować? Świetnie, dziękuję. I jeszcze numer telefonu. Wszystko zapisałam. Czekamy na Panią w najbliższy czwartek i przed pierwszymi zajęciami tutaj u nas na miejscu może Pani opłacić karnet. Jak najbardziej, gotówka lub karta. Świetnie. Do zobaczenia. Dziękujemy. I to już koniec. Idziemy na aerobik.